Napędzana pieniędzmi producenta sprzętu AGD Amika Wronki występowała nieprzerwanie przez 11 sezonów w Ekstraklasie. Do tego 5 razy grała w europejskich pucharach. W historii Amiki Wronki wpisana jest także działalność Ryszarda Forbricha, pseudonim Fryzjer, który stworzył zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się ustawianiem meczów. Zapraszam na film i życzę miłego oglądania. W 1990 roku Czarni Wróblewo byli bliscy wycofania się z B-klasy. Klub nie miał pieniędzy na organizację spotkań wyjazdowych, rozgrywanych w województwie pilskim, które często zmuszały do pokonywania ponad 100 km. Dobrym znajomym prezesa Czarnych był Ryszard Forbrich, który postanowił pomóc. Zaproponował, że użyje swoich znajomości do przeniesienia Czarnych do rozgrywek organizowanych przez Poznański Okręgowy Związek Piłki Nożnej, przez co znacznie skrócą się wyjazdy na mecze. Plan Forbricha powiódł się, za co w podzięce został mianowany menadżerem Czarnych. Niedługo potem Czarni również za sprawą Forbricha pozyskali sponsora strategicznego w postaci fabryki kuchni Wromet, gdzie też miał znajomości. Największym problemem Czarnych Wróblewo w tamtym okresie był brak pełnowymiarowego boiska. Takie było w pobliskich Wronkach i należało do miejscowych Błękitnych. Wówczas w głowie Ryszarda Forbricha zrodził się pomysł połączenia obu klubów, do czego ostatecznie doszło 21 czerwca 1992 roku. W wyniku fuzji powstał klub sportowy Fabryka Kuchni Amika Wronki, a sam Forbrich na początku był kierownikiem drużyny, z czasem stając się menadżerem klubu. Nowo powstała drużyna miała wystartować w rozgrywkach A-klasy. Jednak niespodziewanie została przeprowadzona reorganizacja rozgrywek w województwie poznańskim, co spowodowało, że Amika mogła rozpocząć od czwartej ligi jesienią 1992 roku. Niespełna 2 lata później Kuchenni byli już w drugiej lidze. Tam pograli tylko jeden sezon i w 1995 roku awansowali do Ekstraklasy. O tym przesądził mecz ostatniej kolejki ze Śląskiem Wrocław, rozgrywany we Wronkach. Tak się dziwnie złożyło, że oba zespoły mogły po tym meczu świętować awans do Ekstraklasy. Warunek był jeden, pojedynek musiał się zakończyć remisem i tak też się stało. W tamtym sezonie po raz pierwszy pojawiły się pogłoski o wpływaniu Ryszarda Forbricha na wyniki meczów. Podejrzenia wzbudzał mecz głównego rywala Amiki w walce o awans, Wisły Kraków, ze Ślęzą Wrocław, który krakowianie przegrali i oddalili się znacząco od awansu do pierwszej ligi. Amika swój pierwszy sezon w Ekstraklasie ukończyła na niezłym 5. miejscu. Na ławce trenerskiej zasiadał wówczas Grzegorz Lato, a w pierwszej lidze zadebiutował przyszły reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. W sezonie 1996-1997 Kuchenni powtórzyli swój wynik z poprzednich rozgrywek i także zajęli 5. miejsce. Jesienią ich barwy reprezentował Jacek Ziober. Na swój pierwszy większy sukces Amika musiała czekać do czerwca 1998 roku. Wtedy podopieczni Wojciecha Wąsikiewicza wygrali Puchar Polski, pokonując w finale Aluminium Konin 5-3 po dogrywce. Mecz ten przeszedł do historii polskiej piłki za sprawą skandalicznego sędziowania Marka Kowalczyka, który wziął za ten mecz łapówkę od Wrączan w wysokości 150 tysięcy złotych. Za wszystkim stał Ryszard Forbrich, nazywany przez środowisko piłkarskie Fryzjerem, ze względu na to, że kiedyś trudnił się tym zawodem. Arbiter z Lublina podjął w tym spotkaniu kilkanaście złych decyzji na niekorzyść piłkarzy z Konina i to przesądziło o ich porażce. Mimo że w przekroju całego meczu koninianie sprawiali o wiele lepsze wrażenie niż Amika. O tym finale Pucharu Polski powstał znakomity dokument pod tytułem Coś sędzia długą przerwę zarządził, który jest dostępny na YouTubie. Przygoda Amiki w europejskich pucharach była krótka. Po wyeliminowaniu amatorów z Malty w rundzie kwalifikacyjnej Kuchenni odpadli z Herenveen, przegrywając oba mecze. W holenderskiej drużynie grał wówczas Arkadiusz Radomski. W
W maju 1999 roku piłkarze z Wronek finiszowali na 12. miejscu, najgorszym w historii ich występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Mimo to sezon uznano za udany, bo Amika ponownie wygrała Puchar Polski, pokonując w finale GKS Bełchatów na Stadionie Miejskim w Poznaniu po golu Mirosława Siary. Wygrana ta była przepustką do gry w Pucharze UEFA w sezonie 1999-2000. Podopieczni Stefana Majewskiego uporali się w pierwszej rundzie z Brędby, wygrywając dwumecz 5-4. W kolejnej rundzie czekało Atletico Madryt. Pierwszy mecz rozegrany na Vicente Calderon zakończył się minimalnym zwycięstwem Los Colchoneros po golu Rubena Barachy w końcówce. Rozegrany dwa tygodnie później rewanż był jednostronny. Hiszpanie wygrali 4-1, a jedyną bramkę dla Polaków zdobył Dariusz Jackiewicz. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W czerwcu 2000 roku Amika po raz trzeci z rzędu triumfowała w Pucharze Polski, pokonując w finałowym dwumeczu Wisłę Kraków. Znów nie obyło się bez kontrowersji. W 72. minucie rewanżu Czesław Michniewicz zderzył się z Radosławem Kałużnym, po czym chwycił go w pół, uniemożliwiając dojście do piłki. Chwilę później w polu karnym faulowany był Tomasz Frankowski, co również nie spotkało się z reakcją sędziego Tomasza Mikulskiego z Lublina. Znów pojawiły się podejrzenia o nieuczciwe sędziowanie. W drugiej połowie 2000 roku kierownictwo Amiki wyrzuciło Ryszarda Forbricha, a PZPN zakazał mu działalności w klubach sportowych za naruszenie norm etycznych. Potem karę dla fryzjera cofnięto, jednak wszyscy w środowisku piłkarskim wiedzieli o jego metodach. Wróćmy jednak do futbolu. Kolejny start w europejskich pucharach zakończył się na drugiej rundzie Pucharu UEFA i porażce z Hertą. Wcześniej drużyna Stefana Majewskiego wyeliminowała FC Vaduz i Ałanię Władykaukas. Sezon 2000-2001 w polskiej lidze był nieudany. Wronczanie zajęli dopiero siódme miejsce, co przypłacili brakiem promocji do europejskich rozgrywek. Rok później Amika ponownie zagrała w finale Pucharu Polski i znowu z Wisłą Kraków. Tym razem Biała Gwiazda nie dała szans kuchennym, biorąc srogi rewanż za porażkę sprzed dwóch lat. Amice lepiej poszło w Ekstraklasie, gdzie zakończyła rozgrywki na najniższym stopniu podium, a to dało jej możliwość udziału w europejskich pucharach, po raz czwarty w historii klubu. Po rozgromieniu w rundzie kwalifikacyjnej półzawodowców z Walii w pierwszej rundzie drużyna z Wielkopolski, prowadzona wówczas przez Mirosława Jabłońskiego, mierzyła się z Servet Genewa. Kluczowy w kontekście awansu okazał się mecz wyjazdowy, który Amika wygrała 3-2, mimo że przegrywała już 0-2. Dublet w tym spotkaniu ustrzelił Grzegorz Król. W rewanżu Szwajcarzy wygrali 2-1, ale to drużyna z Wielkopolski przeszła dalej dzięki większej liczbie goli zdobytych na wyjeździe. W drugiej rundzie Amikę zastopowała hiszpańska Malaga, która wygrała oba mecze po 2-1, choć w obu spotkaniach to polska drużyna pierwsza wychodziła na prowadzenie. Po raz ostatni Amika na podium Ekstraklasy zameldowała się w 2004 roku. To zagwarantowało kuchennym już piąty w ich historii udział w europejskich pucharach. Od sezonu 2004-2005 w Pucharze UEFA rozgrywano fazę grupową i to Amika Wronki została pierwszym polskim klubem, który do tejże fazy się zakwalifikował. Drużyna Macieja Skorży trafiła do grupy F, gdzie zajęła ostatnie miejsce, wyraźnie przegrywając wszystkie mecze. W sezonie 2005-2006 wronczanie zagrali po raz ostatni w Ekstraklasie. W maju 2006 roku została sfinalizowana fuzja Amiki z Lechem Poznań, który do kolejnego sezonu przystąpił na licencji Amiki jako KKS Lech Poznań. Stary WKP Lech Poznań nie wystąpił o licencję na nowy sezon i przestał istnieć. Tym samym nowy Lech Poznań oczyścił się z długów starego Lecha, jednocześnie przejmując jego tradycje i barwy.
Amika Wronki nigdy nie odpowiedziała za swoje przewinienia korupcyjne, gdyż dopiero 1 lipca 2003 roku do polskiego kodeksu karnego wszedł przepis o tak zwanym przekupstwie sportowym. Nie można więc było ścigać ludzi podejrzanych o łapówkarstwo, którzy swoje czyny popełnili przed tą datą. A to właśnie przed lipcem 2003 roku Amika Wronki rozegrała najwięcej podejrzanych meczów. Wtedy też święciła swoje największe sukcesy. Latem 2006 roku piłkarze z Wronek przystąpili do rozgrywek trzeciej ligi, jednak po roku drużyna seniorów została rozwiązana. Do 2012 roku w Amice trenowały grupy młodzieżowe, które zostały wtedy zlikwidowane. I to właśnie ten rok należy uznać jako ostatni w historii Amiki Wronki. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony Futbolowe Wzloty i Upadki na Facebooku, gdzie prezentuję piłkarskie historyczne ciekawostki.